wszystko, co tym dzieciom potrzeba. Staramy się zaspokoić ich przede wszystkim podstawowe potrzeby, więc jak przychodzą, pierwsze nasze pytanie to jest, czy jesteś głodny? Czy chce ci się pić? Czy jesteś zmęczony? Czy masz lekcje zadane? I staramy się odpowiedzieć na te ich potrzeby. Kiedy te podstawowe potrzeby są zaspokajane, idziemy krok dalej i proponujemy im różny sposób spędzania wolnego czasu. Od zajęć dodatkowych, takich jak gra na gitarze, zajęcia plastyczne, taneczne, po gry, planszówki, jakieś zabawy wspólne. Ważnym elementem naszej świetlicy, oratorium, jest słówko i modlitwa. Słówko to taka 3-minutowa opowieść budująca albo podsumowanie dnia, coś, z czym te dzieci mogą wyjść. Po czym następuje modlitwa. Zwykle jest to Zdrowaś Maryjo. Dzieci chętnie mówią swoje intencje i to często padają za swoje rodziny, za kolegów, koleżanki, siostry, wolontariuszy, osoby, które spotykają i są im życzliwe. Ja jestem z parafii księży Salezjanów i od dziecka jestem związana właśnie z oratorium. Bardzo podobało mi się to, co robił ksiądz Bosko. Był tam taki kolorowy obraz księdza Bosko, który się do nas uśmiechał i był wielki napis: wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał. Bardzo mi się to podobało, szczególnie w połączeniu z książką o księdzu Bosku, którą bardzo lubiłam czytać i zawsze wyobrażałam sobie właśnie, że chciałabym kiedyś, tak jak ksiądz Bosko, wśród dzieci i młodzieży mówić im o Panu Bogu i spędzać z nim wolny czas. Więc później zaczęłam interesować się bardziej życiem oratorium, byłam animatorką. Wyjeżdżałam na różne wyjazdy z księżmi salezjanami, gdzie razem z nimi spędzałam czas, razem z inną młodzieżą spędzałam, modliłam się. I na tej modlitwie zaczęłam dostrzegać, że mogłabym coś robić więcej, nie tylko być animatorką. Potem zaczął kontakt się z siostrami salezjankami i poczułam, że to jest to i że chciałabym w tym charyzmacie dalej kontynuować swoją pracę w oratorium. Bardzo się cieszę z tego, że jestem tutaj w oratorium, ponieważ nie traktuję tego jak pracę. Często właśnie jest to przykre dla mnie trochę, kiedy ktoś mówi, że muszę iść do pracy. Dla mnie to nie jest praca, to jest czas spędzony z dziećmi, młodzieżą, gdzie mogę dzielić się sobą, gdzie mogę ćwiczyć się nawet w miłości, cierpliwości. Ale najpiękniejsze jest to, kiedy mogę zobaczyć jakieś odrobiny dobra w tych dzieciach, po których często na przykład się nie spodziewam tego, albo właśnie widzę, jak dobro, które jest w nich, wychodzi na zewnątrz. No i jest to dla mnie najpiękniejsze, to, co najbardziej mnie motywuje w tej pracy. Oraz to, jak z jaką ogromną wiarą czasami wypowiadają Zdrowaś Maryjo albo Maryjo, wspomóż niewiernych, módl się za nami.